Fortnite ma dość sporo fajowskich nowości, jednakże wielkimi krokami zbliżają się kolejne, zaczynając od min przeciwpiechotnych, a na helikopterach kończąc. Hej wszystkim, z tej strony Jaju i witam was w nowościach ze świata Fortnite o 6.30 i tylko przypominam o moim kodzie w sklepie Jaju Ty, dzięki to któremu jestem w stanie utrzymywać kanał, robić dla was konkursy, a jeżeli robicie jakieś zakupy, to możecie pojawić się na odcinku jak widoczna piątka. Wystarczy, że wejdziecie na mojego Discorda właśnie teraz i pochwalicie się screenem zakupu czegokolwiek właśnie za pomocą kodu JAJUTY. A teraz, bez dalszego przedłużania, zaczynajmy! Z plików zostały usunięte tak zwane krzyczane emotki dotyczące stricte e-sportu i zostaną one najpewniej prowadzone w tegorocznym World Cupie lub innym ogromnym evencie, jednakże na to musimy troszeczkę poczekać. Ich mechanika jest niezwykle prosta, po wybraniu panelu z emotkami będziemy mogli zacytować jakiś tekst czy coś takiego. To co ważne, to fakt, że jedną z tych krzyczanych emotek jest ta. W wolnym tłumaczeniu można to przetłumaczyć jako wszyscy do helikopteru, co jest swoistym potwierdzeniem nowego pojazdu w Fortnite. Oprócz tego możemy znaleźć tam takie smaczki jako krzyk Leroya Jenkinsa, czyli już popkulturowej legendy wywodzącej się ze świata World of Warcraft. Doskonale wiem, że wielu z was nienawidzi mroźnego Legionu czy gardzi wszystkimi pustakami w trybie Battle Royale. Oferują one ogromny łup, jednakże przy okazji denerwują, kolapsując nas czy przeszkadzając w niejednej bitwie. Tak się akurat stało, że w plikach udało się znaleźć informacje dotyczące nowego trybu, który najpewniej z tymi swoistymi zombie jest powiązany. Jego nazwa to zarażony i byłby czymś niezwykle prostym. Gracze są losowo dzieleni na dwie drużyny, ocaleńców i tytułowych zarażonych. Celem tych pierwszych jest przetrwanie, natomiast tych drugich wybicie ocaleńców. Swoiści mutanci będą mieli różne zdolności i nie będą musieli przejmować się pojedynczymi atakami. Do takich należy chociażby podwójny skok czy krzyk, który najpewniej będzie spowalniał bądź stunował wroga. Fajniusia koncepcja na tryb i dziwi się, że wcześniej się jeszcze nie pojawiła. Pozostaje nam tylko pokornie czekać. Miejmy również nadzieję, że będzie to event spod skrzydeł Epic Games i jeżeli będzie to kolejny tryb stworzony przez graczy, to niestety na fajerwerki liczyć nie możemy. Nowa fabuła wydaje się być niezwykle ekscytująca i ja mam sam nadzieję, że taka będzie. Tak się akurat składa, że obecnie do gry ma trafić plan bezpieczeństwa, czyli nowy, legendarny przedmiot, który najpewniej będzie pełnił funkcję podobną do kaset przybysza. Dzięki niemu dowiemy się części fabuły, a także poznamy dalsze wątki Midasa czy organizacji Alter. Istnieje także opcja, że będzie to zwyczajny przedmiot użytkowy pokroju disco bomby i po jego ustawieniu na przykład utworzy się jakaś bariera, czy pozyskamy informacje na temat miejsca ukrycia wrogów. Mam nadzieję, że czeka nas ta pierwsza opcja, ale cóż, poczekamy, zobaczymy. Każdy z nas doskonale pamięta pewien przecudowny przedmiot z trzeciego sezonu, którego odpalenie powodowało, iż automatycznie w promieniu 400 metrów od miejsca strzału tworzyło się przynajmniej 5 boksów z drewna. Mowa tutaj oczywiście o rakiecie samonaprowadzającej, którą ostatni raz widzieliśmy bodajże w sezonie 6 lub 8. Oczywiście nie bierzemy tutaj pod uwagę specjalnych trybów czy trybu kreatywnego. Jej model znowu pojawił się w plikach gry i najpewniej zwiastuje to jej dodanie, chociaż nie jest to nic potwierdzonego. Gdyby było wam mało przedmiotów, to tylko powiem, że jeden z leakerów, a dokładniej to Fire Monkey, poinformował nas o telefonopodobnym przedmiocie, którego nazwa wskazuje na to, iż będziemy mogli zakamuflować się wśród nowych botów na wyspie. Jego działanie jest niezwykle proste. Po wciśnięciu odpowiedniego przycisku, podobnie jak w przypadku działania krzaku czy kartonu, po krótkim czasie pojawi się na nas przebranie. Tym razem będzie to przebranie bota, dzięki czemu zastawianie pułapek na graczy, na przykład na takich składach, może być niezwykle proste. Oj, Epic Games chyba nie za bardzo zapoznało się z konwencją genewską. W zwiastunie sezonu 12 mogliśmy ujrzeć miny przeciwpiechotne i tak się stało, że ich pliki właśnie pojawiły się w grze. Niezwykle skuteczna broń, która w ciasnych pomieszczeniach będzie idealną pułapką i maszyną zagłady. Zostanie ona dodana natomiast w przyszłym tygodniu, a przynajmniej na to wskazują ruchy twórców. Będzie można ich mieć maksymalnie 6 w jednym slocie ekwipunku, a działanie jest niezwykle proste. Kiedy zbliży się wróg, to ta automatycznie wybuchnie. Zanim
zanim przejdziemy do cudownych helikopterów i najpewniej nowego surowca, to warto przyjrzeć się malutkiej zmianie kosmetycznej. Po wielu latach błagań epicy w końcu dodadzą opcję zapisania swojej ulubionej kompozycji skórek. Dzięki temu jednym kliknięciem będziemy mogli wybrać wcześniej przygotowany przez nas zestaw przedmiotów kosmetycznych. Same pliki, zwiastuny czy ekrany ładowania wskazują na to, że już niedługo ujrzymy w Fortnite prawowitego następcę samolotów, a będzie nim helikopter. Nowy pojazd, który zdecydowanie po nudzie sezonu 11 rozweseli i zapewne rozjuszy społeczność. W plikach 9 sezonu mamy informacje o śmigłach takowego pojazdu, a także same pliki dźwiękowe, którymi was nie uraczę, ponieważ raczej każdy wie, jak brzmi helikopter. Helikoptery natomiast pojawiają się na wielu zwiastunach, a w samej grze mamy minimum 2 lotniska. Będą zapewne respić się w wielu miejscach, jednakże w tamtych głównie. To co jest ciekawe, to fakt, że najpewniej będą odmiany tego pojazdu i być może będzie to wpływało na ich prędkość. Na zwiastunie możemy zauważyć złoty, jak i standardowy eptiptopter. Warto również skupić się na samym złocie. Najpewniej zostanie ono nowym surowcem, ewentualnie kosmetycznie na pewien czas zastąpi metal. Muszę przyznać, że byłoby to niezwykle ciekawe. Taka opcja pojawiła się już w sezonie 11 wraz z przybyciem Midasa na wyspę i zmienianiem przez niego różnych przedmiotów w złoto. Pozostaje nam wyczekiwać zmian oraz pisać kod JAJUYTY, aby wspomóc po prostu mój kanał. Ja wam dziękuję z całego serducha za wpisywanie właśnie to mojego kodu. Wiele to naprawdę dla mnie znaczy. Wbijajcie na mojego Insta czy Facebooka, a ja wam wszystkim życzę miłego dnia, trzymajcie się i cześć.